Napisał do nas Igor, który dostał ostatnio jedynkę z polskiego i nie wie, jak o tym powiedzieć rodzicom. No i pyta się nas i was, co w takiej sytuacji robić. Więc pytanie do was, czy dostaliście kiedyś złą ocenę w szkole? Ja na przykład jak dostałem jedynkę, to powiedziałam mamie, zapytała się z czego, powiedziała, co źle zrobiłem i powiedziała, że po prostu trzeba było poprawić. Czyli od razu szczerze, tak jak ja pamiętam. Prosto z mostu. A jakie macie jeszcze sposoby? Ktoś z was może? No na pewno nie... masz jakąś złą ocenę, no mów. Nic? Nic? Wzorowa uczennica. A wy? Nie macie złych ocen? Ale Igor, nie martw się, jest z nami dzisiaj Justyna, która jest pedagogiem i psychologiem dziecięcym i jest taką naszą dyżurną mamą my trzy i na pewno nam pomoże. Dziękuję bardzo. Witam was bardzo serdecznie wszystkich. No, cześć, słyszę... Justyna! Cześć, dzieciaki. Bardzo miło mi was wszystkich poznać. Słuchajcie, ja tu słyszę, że w ogóle nie macie żadnych problemów w szkole. Same piątki i szóstki. Żeby tak u mnie kiedyś było. I u mnie. U was było zawsze dobrze? Nie. Znaczy, oczywiście starałyśmy się zbierać same dobre oceny, ale... gorsze i lepsze, tym właśnie. Oczywiście, oczywiście. W dzisiejszych czasach jest dziennik elektroniczny. Czy wiecie, kochani, co to jest? Tak. Tak? Czy każdy z was ma dziennik elektroniczny? Tak. Więc mamusia z tatusiem niestety, ale mają ogólny wgląd do tego dziennika, więc wiedzą o wszystkich ocenach. Więc myślę, że najlepiej powiedzieć od razu, czyli w taki sposób, że słuchajcie mamusiu, no dostałem dzisiaj dwójkę, ale już się umówiłem z panią od polskiego, że poprawię ją na następny dzień albo w najbliższym czasie. Lub na przykład taki patent, że wiesz mamo, dostałem ci dwie oceny, no dobrą i złą. Jak wasza mama reaguje? Jakie wiadomości chce usłyszeć najpierw? Złej. O złej? No to wtedy mówię, prawda, dostałem tą jedynkę, ale za to dostałem piątkę z angielskiego. To wtedy mama widzi, że jest okej. Okay. No albo właśnie. Najpierw posprzątać pokój, pozmywać naczynia. To jest mój sposób. Mamo, wiem, że jesteś w dobrym humorze, dlatego chciałam ci powiedzieć, że dostałam złą ocenę, ale posprzątałem pokój, więc... W takim razie, Igor, pamiętaj o tym, żeby przede wszystkim od razu mówić prawdę, bo tak, to jest chyba najlepsze rozwiązanie. Nie oszukiwać rodziców, bo oni i tak się dowiedzą. Dokładnie. I jeszcze oczywiście, żeby mówić najpierw o lepszej ocenie, potem o gorszej. No i ewentualnie najpierw posprzątać pokój. O.